Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Ryoka. To są kolejne przygody naszego dzielnego Serious Sama, który walczy z obcą cywilizacją na naszej planecie. Teraz może zacznijmy. Damy sobie jeden gracz, kompania, jak zawsze, standardowo. Mroczna narzeczona. Dobra, poziom normalny też standardowo ustawiamy sobie. Niech się nam to załaduje. Przepraszam. Ale mój głos może być troszkę zniekształcony, ponieważ jestem lekko chory. I po 8 godzinach pracy, w sumie po 10. Zawsze zapominam o tych nadgodzinach. I zaczniemy bodajże od podziemi, czego bardzo nie lubię w tej grze, bo tam praktycznie nic nie widać. Dobra, no to idziemy. No, już widać życie. Wow, trochę tego jest. Coś czuję, że tu będzie ostro. Dobra, mamy pancerz. Nic tu nie ma. Gdzie mamy iść? Tutaj. Ciągle na dół schodzimy. Nic nie ma takiego, co można rozszyfrować. Nie, raczej nie będzie. No dobra, to schodzimy na dół. Tu mamy zeskoczyć, tak? No, już widzę te małpy. Coś czuję, że ich tam trochę będzie. Tutaj będzie zeskok. Nie ma jeszcze nic. O! Oj, przepraszam, jak cię obudziłem. Przeładujemy sobie. Jeszcze tu coś będzie. Jest tak ciemno, że tutaj nic nie widać. Brzydka jesteś, spadaj mi stąd. Nie lubię małp. W grach oczywiście, nie? W prawdziwym życiu mi w ogóle nie przeszkadzają. Masakra, mój głos. Czy wy to słyszycie? To otwiera, tylko co to otworzy? Dobre pytanie. Co to otworzy? Są cztery pary? Chyba pięć par drzwi. Tutaj jest jedna. Otworzyliśmy jedną. Dobra, są chyba cztery pary. Teraz jak to otworzę, pewnie się pojawią potwory. No super. Wykrakałem. Nie wiem, czy to dalej tam jest. Gdzie to jest? I tu nic nie widać. Dobra, co teraz otworzyliśmy? Tutaj. Okej. Tu nic nie ma, poza tą dźwignią. Dobra, nie ma tak. Zabawimy się grubo. Kosztem HP. Jedna małpa? Dobra.
Wow. Jakie to paskudne. To w sumie nawet nie jest małpa. Nie wiadomo co to jest. Ale dobra, otworzyliśmy jeszcze jedne drzwi, chyba te. Tak, te. Jestem ciekaw co teraz wyskoczy. Chyba więcej małp. Otworzyliśmy chyba ostatnie już drzwi. Może zostawimy tą małpę w spokoju. Albo nie. Irytuje mnie ich to skakanie. Dobra, odpuszczamy sobie ją. Otworzyliśmy te drzwi. Już się w nich znajdujemy. Kurde, co chwilę słyszę te małpy. Masakra. Byśmy już wychodzili. Z tego co pamiętam, to tutaj będą pająki. Więc tutaj nie ma się czym przejmować. Dobra. Zapis był. Totalnie, no nic nie widać, tak? Co ja wam mogę powiedzieć? Na to nic nie poradzę. Wow. Oj. Aż takich dużo? Nie ma plucia. Kurde, tu już zachodzą. Dobra, idziemy dalej, idziemy w głąb. Ja już się cieszyłem, że wyjdziemy stamtąd. Pańków nie ma, ta? Kurde, te ciemności dobijają. Ledwo co widać. Ale dobrze, że chociaż, że mamy taką latarkę. Zawsze coś. No i wychodzimy, no pięknie. To mi się podoba. Już muzyczka się zaczyna. Wiadomo, co tu będzie. Tablica. Wyrocznia powiedziała. Niech se gada co chce. Nie idziemy dalej z tym tematem, z tym koksem. Wszystkich w... Dobra. Prawie wykończeni. Ciekawe co będzie dalej. Albo mi się wydaje, bo słyszę te małpy. Ale przejdę sobie jeszcze tutaj, może coś ciekawego będzie. Liczę na amunicję. Kurde, nos mnie swędzi. No. Patrzcie, nawet sekret to był. Masakra, moje gardło.
Dobrze mówiłem, słyszę małpy. Ciu! Wow. Powoli. Coś słyszałem. Coś burknęło. Wow! Jak on zacznie strzelać, to nie wiem, przewalony jak jest na blisko. No, mówiłem! Aaaa! Dobra, koleś, opanuj się, proszę. Nie no, ej. Ale bez jaj, nie? Panowie, spokojnie. Go trzeba inaczej załatwić. Dobra. Załatwiony. Reload. Ale te bębenki są fajne. Podoba mi się to. Jest tu gdzieś grubasek będzie, zapewne. Ja to czuję w kościach. Idziemy po C4. Ooo. Ale prefire. Uuuuhuhu. Zabawa na całego. Nieuchwytny cel, ojej, nie. Tak się, kolego, nie bawimy. Nie wkurwiaj, lwa, bo lew to ja. Dobra, lecimy po amunicję. Dobra, jak mamy tą amunicję, idziemy jeszcze sobie tutaj, nie wiem co to jest, jakieś klucze, ale dobra. Lepiej mieć klucze niż nie mieć kluczy, nie? Przepraszam. Co tu ciekawego mamy? Dobra, cofniemy jeszcze trochę. Pobawię się tym. Już wiem, po co to jest. Ten Benzwał nas tam będzie gonił. On tam jest. Biegnie za nami. Wow, rzuca kulę z ogniem. On tu idzie. Wow. Po nim? Po nim. O, się wystraszyłem teraz. A no faktycznie, to jest tak duży, że może przejść. Tego się nie spodziewałem. Dobra, mam zero. Zabawa na całego!
Dobra. Co tutaj jeszcze mamy? Kurde, w sumie chcę dziś... Kurde, się zablokowałem. Chcę dzisiaj tę misję szybko przejść. Bo jest dość trochę późna godzina już. Na dzisiaj miałem zamiar iść wcześniej spać, więc jeżeli nie obrazicie się, kończymy to szybko. Zrobimy zadymę. Robimy. Cofniemy się po ładunki C4. Ale już zacznę do nich strzelać normalnie. Przejść trzeba tu. Dobra. Je olewam. A teraz. Dobra, ale idziemy jeszcze tam. Tu może być coś ciekawego. Kurde, teraz nie wiem, czy iść tu, czy tam. Dobra, idę tam. Tu będzie jakiś sekret zapewne. A, tu był sekret. Już, już dali sekret. O, tablica. Nawet o niej nie widziałem. Dobra, wyrocznia powiedziała to samo co tam zapewne i tyle. Co i to wszystko? Dobra. Życie, tablica, amunicja i... Kolej, który za nami szedł cały czas. Ale nie no, serio, to już wszystko. Dobra. I małpa. Gdzie? Co? Jak? Dobra, tu. Tu jest życie, to idziemy po życie. Pyk, 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 pyk. Nie no, serio, grubas? No, zabijaj ich tam. Dzięki, że mnie wyręczasz, wyręczasz, koleś. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Przeładowujemy. Kto tu jeszcze na mnie? Yeah! Jak on perfekcyjnie wie, gdzie ja wyjdę. Kurde, zapomniałem tamtego filmiku usunąć na szybko. Zawsze mam filmik jeszcze, który nagrywałem poprzednio. A mam dość mało miejsca na komputerze. Jakoś tak wyszło. Użyj drabiny. Gdzie jest ta drabina? Tu. Kurde, ale ty wolno wchodzisz tam. O, tu już szybciej. I tu powoli. Zwolnione tempo, czy jak? Nie będę przypinał za dużo. Ej, gdzie ty jesteś? Tu, pyk. Zanim tam wejdę, poczekajcie tylko chwilę, coś zrobię. Gdzie jest ten filmik? Tutaj. Przepraszam bardzo za to.
Ale to jest konieczne. Opróżnij kosz, dobra. Wracamy do gry. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś zebrać, czy nie? Dobra, może to oleje, co? Tam coś jeszcze jest, ale tam chyba nie przejdziemy. Musimy iść tu. Dobra, ryzykujemy. Tu będzie zabawa. Zapewne. Coś tak obstawiam. Dobra. Wiem, że tu jest życie. Rakietki. Amunicja i pancerz. Pancerz zebraliśmy cały. Kurde, gubię się. Tu. Tam jest skrzynia. Tu coś jeszcze może będzie. Lipa, tu nic nie ma. Wracamy na pole bitwy. Ciekawy filmik może być. Nie. Tylko nie one. Tak zwana telepatia. Lubi silne kobiety. Jak ona nas będzie podnosić? Ładujemy. Dobra, zniknęła nam. W sumie nie wiadomo, gdzie się pojawi. O, tam coś jest. Weźmiemy te klucze. Sekret odnaleziony. Gdzie ona jest? Nie mam pojęcia. Gdzie tu było życie? Tu, ale nie możemy go wziąć. Jeszcze tam zadymiarze idą. Gdzie ona jest? A ja jej nie widzę. To nie fair. Za dużo drzew, za dużo. Dobra, jakąś palmę rozwaliliśmy, nie? Dobra, on pada. Tu jest śliczna. Dobra, ma pół HP. No już trochę mniej. Żyćko. Pancerz, tak jest. Przeładowujemy. Kurde, musimy ją zabić. Ona mnie już wkurza. Jest tam. Padła. Padłaś. Dobra, pozbieramy sobie jeszcze życie. Tu mamy rakiety. Dobra. Zobaczymy jeszcze, co tutaj jest. Dużo ich tam jest. O, 100 HP, 199 już mamy? Nice. O, tu coś jest.
Kurde, ale wskocz tam. Sekretne klucze odnalezione, ale do czego? Nie wiem. Przekonamy się może niedługo. On mi przypomina predatora takiego większego na dwóch nogach. Nie wiem czemu, ale przypomina mi predatora. Dobra, tu można wejść. Ale czy jesteśmy pewni, że chcemy tu wchodzić? Ciekawe, ciekawe. O, tu nic nie ma. Myślę, że tu będzie dużo potworków. A bo to dalej to małpy. Aha, tu jest tylko po prostu taka zbrojownia. Ej, 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 ej. Bez ja, no nie róbcie sobie. Kolejne klucze do wyjścia, no dobra, ale kurde, ja już mam chyba 3-4 pary kluczy. Dobra, już wiem, gdzie mamy iść. Zajmiemy się może najpierw jednym. Nie strzela się w plecy. Tobie każdy idiota? Wow. Ale w dostałem fajnie w czerep, nie? Totalnie. Dobra, jeden leży, jeden leży. Jeszcze tylko ten grubasek. Dobra, nie strzelaj, nie? Sorry, żartowałem. Albo i nie. Drugi leży. Ja myślałem, że po prostu osoby z innych planet są inteligentne. Ale jak widzę po tych tutaj, to zmieniam zdanie. Dobra, mamy się wydostać. Trzeci grubasek. Chowamy się, chowamy, chowamy. Chowamy, chowamy, chowamy. No i mi plecy już robią. Dobra, ciśniemy na niego. Albo i nie, poczekamy sobie tutaj, jak przestanie strzelać. I teraz możemy cisnąć. Ej, więcej was nie było? Przewaga liczebna nie zawsze jest dobra. Idziemy sobie tutaj po amunicję, ale jej nie zbierzemy. Tu są drzwi. Aha, to są ładunki C4, tak? To już wiadomo, kto tu będzie. Pancerzyk. Nie, tylko mi nie mówcie, że znowu idziemy do podziemi.
To mnie zaboli. Gdyż iż ponieważ, że tam jest ciemno. Dobra. Skąd? To nie było fajne. To się samo zamknęło? Zaczynam się bać. Ale tutaj nic nie ma. Patrzcie, i samo się zamknie. Wow. Najnowsza technologia, tylko w Egipcie. To już wiadomo, gdzie jest drugi sekret, tak? W tej misji coś dużo potworków. Nie, jeszcze ci. Ja już ich słyszę z daleka. Polegli. O, patrz jak armia naciąga. Armia szturmowców. Mięso armatnie idzie na pierwszy ogień. Tu jeszcze jest. Jeszcze grubasek. Serio, nie mam już ammo? Ale od czego jest to? Broń dalekiego dystansu. Oj, no przykro mi. Ale nie krzycz tak. Głowa mnie zaczyna boleć. Iść tu? Czy tam? Chyba mam iść tam. Najpierw. Chyba jednak tak. Bo tu nie ma nic więcej. O, tablica. Chcecie, czytajcie, zostawię wam. Ale to jest to samo. Trzecia tablica z tym samym napisem. Czy cztery nam niepotrzebne? Tu też niepotrzebne. To nam potrzebne. Tam jest minigun. A gdzie jazda? Szczerze? Tą misję pamiętam. Teraz sobie przypominam. Patrzcie to. Jazda! Ale zabawa. To mi się podoba. Ja nic nie muszę praktycznie robić. Zabijam tylko te laserowe. Te, które przejdą. Choć mało takich będzie. Albo i nie. Ej.
Ten minigun nie jest taki dobry. Ja myślałem, że to wszystko rozwali. Co jest grane? Co jest grane? Nie! Ja... Jak to możliwe? Dobra, zacznę strzelać z nim. To będzie najlepsza opcja. Masakra. Na co się kłóca? Przyładujemy. Acute lead poisoning. Doleci do niego? Doleci. O, to zaś koło niego. Jeden chyba nam przeleciał. Nie ma tak łatwo. Kurde, nie lubię ich, nie lubię, po prostu no, nie lubię. Chyba padli. Nie, chyba tylko na pewno. I w taki sposób mamy machine gunna. Amunicja jest? Dajcie mi ammo, dajcie mi ammo. Ale teraz być jazda. Zapisywanie. Ale zabawa. To jest dopiero miazga. Tyle amunicji. Pykamy, pykamy, pykamy. Dobra, jest szybki zapis. Nazywam miazga, co? Ludzie? Kto się teraz was przestraszy, co?
Tutaj jest jeszcze amunicja, pozbieramy sobie wszyściuteńko. Tutaj amo, tutaj amo. Trochę ich dużo. Co nie? Ale co tam? Dobra, lecimy dalej z tym koksem. Tu jest grubasek. Pozbywamy się grubaska. Tych szkieletów oczywiście. Ups. Dobra, mam gdzieś 200 ammo. Ale życia już mniej. Nie. Drugi raz. Dobra, może teraz pooszczędzamy sobie, co? Dobra, chodźcie tu. Nie, no dobra. Tak się boić przecież nie będziemy. Panowie? Wsadzić się tego na miejsce też nie da. O kurde. W wolnej chwili cofnę pożycie. W sumie już bym musiał. Podejdę sobie do tego. Kurde! Jak one skaczą, jak mnie to wkurza, irytuje i denerwuje. A ich jest tu więcej. Mam 70 HP. Dobra. Nie ma tak łatwo. Powiedzcie mi, jak mam przejść tą misję. Trzeci raz padłem. Ludzie.
Chciałem po dobroci. Tych jest po prostu za dużo. Super. Teraz się już nie wydostanę. Słyszycie to? Szarża opętanych szkieletów. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Nie będę tak marnował tej broni. Co ja tu mam? Gin. No nie, ich jest za dużo. Nie wiem, jak się tu nawet ustawić. Przecież tu skacze jak opętane. Dobra, mam chwilkę, to sobie pozbieram wszystko. No bo i nie mam chwilki. Jeszcze ten. Nie mam pomysłu, naprawdę. Piąty raz padłem.
Coś przeczyłem, że to będzie szósty. Czy ktoś w ogóle pomyślał o graczu? Tą misję da się przejść, bo już ją przyszedłem. Ale patrzcie, patrzcie, ile tego jest. Ile tego badziewia. Niestety. Coś idzie nie tak. Nie wiem, nie wiem co. Jest po prostu za dużo. Jak ja to mam przejść, skoro ich jest tyle? Ja muszę po prostu oszczędzać. Tu mam amunicję. Nie mogę sobie takich przypuszczać. Do pożycia. Po tą amunicję. Dobra. Idziemy dalej. Masakra. Porażka. Piętnaście naboi. Wow. Dużo ich tam jeszcze jest? No niby nie. Chyba się udało, co? Nie jestem pewny do końca.
Ale mam taką nadzieję. Wkurzacie mnie już. No proszę, proszę. Tu ktoś se biega. Zbugował się, co? Ten zawsze ma jakieś fajne, ciekawe teksty. Za to po prostu lubię tą grę, tak? Ma fajny klimat. Nic ciekawego chyba nie będzie raczej. Tutaj chyba też za bardzo nie. Nie, 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 bez przesady, nie? Amo, trzeba wyczerpać, nie? Amunicji pod dostatkiem, jak sami widzieliście. Cofniemy po to. Amunicja zawsze się przyda, nie? Amunicja zawsze spoko. Dobra, tutaj nam jeszcze zostało. No kurde. Zobaczymy, co tutaj jeszcze. Życie, tak? Życie, życie nie weźmiemy, ale rakietki. Rakietki weźmiemy. Na daleki zasięg. Perfekcyjnie trafiają w przeciwnika. Jak nam znowu coś wyskoczy, wkurzę się. Zapis. Co to może być za zapis? Przeładujemy sobie chyba wszystkie bronie. Dobra, weźmiemy sobie shotguna. Tam już widziałem grubasa. Leży. Nic ciekawego nie ma. O, tu coś jest. Sorry. Nie trzeba było mi wyskakiwać. Tu nic nie ma. Będzie ktoś jeszcze? Dobra, amunicja do karabinu. I pajączki, pajączki, oczywiście pajączki. Tu może coś będzie. Jezu, znowu klucze. Nic, tylko te klucze. Więcej się nie da, nie da się więcej. No teraz jesteśmy zmuszeni wejść tu. No to wskakujemy. Ujać się. Dobra, niestety musimy przez to przejść. Tak, nie trafić. Cześć. Gdzie jesteś? O, tablica. I będzie to samo, czwarta ta... O, jednak nie. Jednak nie to samo.
Trzy na raz praktycznie. Chyba jestem dobrym strzelcem. O! Kolejne komnaty. Bierzemy sobie cztery. Jeszcze kolejna. Zabić ich jak najwięcej. Tu jeszcze nie wychodzę. Nie no, aż tak to mi się nie śpieszy, co nie? Ale im chyba ta... No to czyszczamy teren, panowie! Woo! Impro w Egipcie! Kurde, powoli oczy mi się zamykają. Ale czego nie robię dla was, tak? Nagrywam po prostu dla was. Ktoś, kto nie grał w tą grę i ma jakieś kłopoty, teraz już na pewno będzie wiedział, gdzie trzeba iść. I mam nadzieję, że w tym wam pomagam. Ponieważ ja już tą grę przeszedłem, mi to nie jest potrzebne. Komuś może się to przydać, mi już niekoniecznie. Z dala od ognia. I po nim. Pozbieramy sobie życie. Kurde, normalnie jak armia talibów. Są taliby. Dobra. Kończymy, kończymy. Pyk! Tu się jeszcze pokitraliście. Gdzie? Tutaj się skampił, tak? Tu byłeś skampiony. No, fajnie. W najpotężniejszej broni skończyła mi się amunicja i zostałem z tą babką. Ciężko się celuje. Tyle wam powiem. Mi się myją piersi. W
wypatrzeć. Zanim ona wypatrzy nas. Gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest. Musimy ją tylko po prostu znaleźć. Zauważyła nas pierwsza. Teraz odbijają się od niej strzały, dobra. No, byłoby tego, co? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tu była. Klucze. O nie, no tak, klucz. Dobra, leży. Kurde, nie lubię jej, naprawdę nie lubię tego potwora. Dobra, zdobyliśmy klucze. Gdzie teraz? No, zapewne tu. Tutaj będzie nieprzyjemnie. A ja kurde nie mam amunicji do machine guna. Ale dobra, jest. No 100 HP, no przyda się. Strasznie się przyda. Powiem wam, że tutaj będzie nie za ciekawie, ale mam nadzieję, że dam radę. Zaczniemy sobie z tych armatek. Póki mamy tutaj amunicję do nich. Tu będzie po prostu, no... nieprzyjemnie. Może jednak karabinek? No super. Najpierw trzeba wyeliminować grubasy, dobra. Cofniemy. Ja bym to cofał. Masakra, tyle ich jest, że nie wiem z której strony.
Tam jeszcze jeden. W tej grze naprawdę trzeba oglądać się za plecy. Tych nienawidzę, nie? No weźcie mnie stąd! Jeszcze ich tyle jest. Mam sekret, ale on mi się raczej do niczego nie przyda. Będę raczej trzymał się z daleka. Sami się przed tym przekonaliście, jak wygląda starcie z nimi. Dobra, teraz na blisko, ta? Ale ciągle z dystansem. Nie uciekaj mi tam. Skąd? Dobra, cofniemy się. Co on, kurde? Maratonie? Dobra, leży. Muzyczka powinna się w sumie skończyć, bo wyeliminowałem wszystkich. Albo ktoś tu jeszcze się zbugował. Dobra, mniejsze z tym, tak? Tu coś może być. Nie ma nic, uciekamy. Dobra, tutaj był sekret. Tutaj już nie. Widzicie? Mówiłem, że się zbugował? Koniec misji. To był naprawdę, no... Może nie dramat, ale no kurde, ciężka misja. Powiem wam, że naprawdę padłem 6 razy, ale to była ciężka misja, ponieważ tutaj było chyba najwięcej potworków. Nie wiem, czy w jeszcze jakiejś misji będzie tyle. Nie pamiętam, ale to jest jedna z misji, gdzieś właśnie ich najwięcej. I tego możecie być pewni. Do zobaczenia w następnym odcinku. Żegnam się z wami. Trzymajcie się serdecznie, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału i umieścić jakieś komentarze, czy wam się to podoba, czy nie, bo to dla mnie ważne. Każdy like, każda subskrypcja i każdy komentarz tak naprawdę motywują mnie do dalszego nagrywania. Oczywiście robię to dla siebie, robię to dla was, ale no... Warto być zmotywowanym. I to jest naprawdę miłe uczucie, tak? Więc nie będę już dłużej tutaj gadał.
I dziękuję za obejrzenie mojego odcinka. Trzymajcie się gorąco. Cześć!